Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale w inspiracjach listopada i już nie mogę się doczekać kolejnych filmów, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy vlogmasy. Dziś nie jest to jeszcze vlog, tylko tak jak powiedziałam inspiracje, ale już od jutra będę Wam opowiadać więcej o tym, gdzie jestem i co mnie tutaj spotyka. Natomiast od razu Was odsyłam do live'a, który odbył się w piątek 27, bo tam sporo zdradziłam. Także mam jeszcze mały komunikat, że postaram się wrzucać te filmy codziennie, ale z uwagi na to, że mamy tutaj bardzo słaby internet, będę musiała te filmy skracać, więc obstawiam, że tak między 5 a 10 minut to jest maksimum moich możliwości. Także dzisiaj słuchajcie inspiracje w trybie super szybkim. Postaram się po prostu nie gadać jak Katarynka, tylko wyciągnąć samo gęste, samo najważniejsze. Także zaczynamy. Zaczynamy dzisiaj od jedzenia. I chciałam Wam polecić przepis z jadłonomii na Lecho Deluxe. To jest przepis z najnowszej jadłonomii po polsku. Cudowny, przepyszny. Ja w ogóle nie przypadam za lecho, ale to jest lecho na bazie pieczonej papryki, która nadaje mu najlepszy smak na świecie. Ja tam dorzucam jeszcze kiełbaskę roślinną, najlepiej z dobrej kalorii i to jest coś bombowego. I druga rzecz to są domowe kiszonki. Jakiś czas temu byłam na warsztatach z kiszenia i mam w lodówce chyba z 5 słoików różnych kiszonek. Moje ukochane to są oczywiście kimchi. I uważam, że dodanie chociaż łyżki kiszonek do jednego z posiłków codziennie po pierwsze jest przepyszne, a po drugie jest wspaniałe dla naszego mikrobiomu, także naprawdę serdecznie Wam polecam. Robienie tego jest banalnie proste. Ja nie sądziłam, że będę tą osobą, która robi kiszonki, ale właśnie dzięki warsztatom się zmotywowałam i teraz wiem, że będę to kontynuować na pewno w przyszłości. Słuchajcie, jeśli chodzi o książki, to pierwsza książka, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest książka Miry Marcinów, która była gościnią podcastu parę tygodni temu. Jest to podcast o definiowaniu depresji, o melancholii i książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, jest to Bez matek, czyli książka o tym, jak Mira straciła swoją mamę, o ich wyjątkowej relacji, o przechodzeniu żałoby, o pogodzeniu się z jej chorobą. Bardzo trudna książka, ale jednocześnie napisana w tak delikatny i piękny sposób. Ja czułam, jakbym przeżywała to razem z nią. Forma, w jakiej została napisana, jest też bardzo ciekawa, bo każda strona to jest taka jedna myśl. To się bardzo szybko czyta i mnie to bardzo poruszyło, więc jeżeli to są tematy, które Was interesują, to naprawdę polecam. Natomiast druga książka, którą chciałam się z Wami podzielić, jest to książka, której niestety jeszcze nie przeczytałam i nie lubię tego robić, ale już prawie ją skończyłam. Wiem, że skończę ją na dniach i chciałam Was zachęcić do jej przeczytania. Jest to książka Zacznij myśleć jak mnich autorstwa Jaya Shetty. W ogóle na początku dodam, że ta książka tak nie zachęca, zarówno tytułem, jak i okładką, ale treść jest świetna. Też Jay Shetty zdobywa jakieś niesamowite... Proszę, panowie sobie, pani i pan tutaj sobie krzyczą po hiszpańsku. Samo życie. Nie mogę. W każdym razie, jest to książka, która jest taką... Serio? Jest to książka taka mindfulnessowo-coachingowa, napisana właśnie przez mężczyznę, który był takim biznesowo-imprezowym chłopakiem z Londynu. Następnie wstąpił do zakonu i przez lata uczył się jako mnich w Indiach, a potem postanowił wystąpić z zakonu, żyć w cudzysłowie normalnym życiem i wykładać ludziom te mądrości wschodu w sposób nieco bardziej przystępny, co moim zdaniem jest super. I on pokazuje, w jaki sposób my możemy do naszego codziennego życia zaadaptować te mnisze nawyki i nastawienia. Także moim zdaniem świetna pozycja zarówno dla osób początkujących, które wcześniej tego typu tematów nie zgłębiały, jak i dla osób, dla których nie jest to nic bardzo nowego, tak jak dla mnie, ale mimo wszystko każda strona to jest jakaś mądrość. Też uważam, że warto sobie przypominać pewne rzeczy, żeby trzymać siebie, swoje ego w ryzach. Także polecam Wam serdecznie. Dzisiaj też wyjątkowo mam dla Was polecajkę muzyczną, bo dużo ostatnimi czasy odkrywałam muzyki. Staram się robić to coraz intensywniej, tutaj mam na to więcej czasu. I chciałam Wam polecić dwie cudowne piosenki, które po prostu nie wychodzą mi z głowy. Pierwsza z nich to jest Let's Fall in Love for Tonight, autorstwa Phineas, czyli brat Billie Eilish. I druga to jest Electric Love. Nie pamiętam nazwy zespołu, wszystko Wam oczywiście podlinkuję.
Mam też dla Was podcastowe polecajki. Pierwszy podcast to jest mój ukochany podcast Expanded. Postaram się we Vlogmasach Wam powiedzieć troszeczkę więcej w ogóle o Lacey Phillips, bo w kółko obiecuję i nigdy tego nie robię. Jest to odcinek z panem, który nazywa się Bruce Lipton, o tym, w jaki sposób nasze mózgi, a raczej nasza podświadomość jest zaprogramowana poprzez nasze doświadczenia z lat dziecięcych i to, w jaki sposób my możemy jako dorośli to dostrzec, przeprogramować i mieć bezpośredni wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Brzmi to enigmatycznie, ale jest to wszystko oparte o naukę. Dla mnie jest to totalnie fascynujące, więc jeśli to jest Wasza działka, Wasz obiekt zainteresowań, to naprawdę Was bardzo, bardzo, bardzo zachęcam. Kolejna rzecz, która mnie zainspirowała w tym miesiącu, to były wystąpienia w podcastach Marty Niedźwieckiej, która jest psychoterapeutką i ekspertką od relacji, od intymności i konkretnie jej dwa wystąpienia, jeden w Imponderabiliach Karola Paciorka i drugi u Kamy Wojtkiewicz w Sznurowadłach Myśli. Wiele się nauczyłam ciekawych, nowych rzeczy i muszę sama posłuchać jej podcastu, bo słyszałam, że jest super. Także ją Wam, no wszystko Wam linkuję, nie muszę tego w kółko powtarzać. I na koniec małe self-promo, ponieważ w listopadzie ukazał się wyjątkowy, bardzo ważny dla mnie podcast z doktor medycyny integralnej Elżbietą Dudzińską o tym, w jaki sposób nasz oddech wpływa na naszą odporność i uważam, że to jest absolutny must posłuchać tego w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii, kiedy tak ważne jest to, by prawidłowo oddychać i potencjalnie uchronić się przed zarażeniem i wspierać swoją odporność. Także zajrzyjcie, jeżeli macie posłuchać jednego podcastu, to posłuchajcie właśnie tego. Moim podróżniczym ulubieńcem jest oczywiście Teneryfa. Więcej o niej macie na moim Instagramie Karolina Sobańska, ale każdego dnia we Vlogmasie będę Wam pokazywała coraz to nowe wspaniałe rzeczy. Jestem maksymalnie wdzięczna, że tu jestem i cieszę się, że mogę Was tutaj zabrać w tym miesiącu. No, na koniec jeszcze zostawiłam, słuchajcie, urodę i modę. I jeśli chodzi o kwestię urody, to moim wielkim faworytem jest depilacja laserowa, którą robiłam przez ostatnie miesiące, ale teraz mogę dopiero się jakby pochwalić efektem. Coś niesamowicie skutecznego, jedno z najlepiej w ogóle zainwestowanych pieniędzy w moim życiu i też to, że pandemia uniemożliwiła mi jakieś dalsze wyjazdy, sprawiło, że mogłam co miesiąc stawiać się na zabiegach i no, polecam naprawdę. Co więcej, ten sprzęt, którego używałam, nazywa się Alma Beauty Soprano, więc jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, gdzie robiłam zabiegi, robiłam je w Łodzi, to dajcie znać, bo to jest cudowny, sprawdzony sprzęt mega wysokiej jakości i ponoć najmniej bolesny. I tak bolało, ale ponoć jest to praktycznie bezbolesne w porównaniu z innymi, także zachęcam Was gorąco, jeżeli w ogóle o tym myślicie, naprawdę to działa. Czy zobaczymy jeszcze, jak będzie w najbliższych miesiącach i latach. I słuchajcie, jeśli chodzi o modę, to ciężko mi o tym mówić tutaj, będąc w upale, ale kupiłam sobie w końcu buty, o których myślałam od dawna, 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 ponieważ nie miałam żadnych butów na zimę. I są to martensy w wersji wegańskiej, które są tak solidne, tak świetnie wykonane, sprawdzają się i do miasta, i po górach. Weszłam na dosyć sporą górkę w Szwajcarii w nich. Parę dobrych tygodni zajęło mi ich rozchodzenie, ale to była też fantastyczna inwestycja, także no, przetestowałam i naprawdę zachęcam. I ostatnia rzecz to będzie torba, którą dostałam w prezencie, ponieważ tak jak wiecie, z zeszłego miesiąca miałam przyjemność być twarzą kampanii Aleksandry K, czyli cudownych wegańskich, przyjaznych planecie toreb wykonanych ze skóry, z kukurydzy między innymi. I dostałam jedną taką torbę, która jest przepiękna, którą nosiłam codziennie. Ja tak mam, że jak coś nowego się u mnie pojawia, to nie umiem sobie wyobrazić, jak wyglądało moje życie bez tej rzeczy i cały czas ją noszę. Jakby generalnie mam tak, że w kółko noszę to samo. Tutaj też mam taki uniform standardowy. Także ta torba jest jedną z tych rzeczy. Kochani, kończę moich ulubieńców, moje inspiracje. Pewnie się nie wyrobiłam w 10 minutach, ale bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i czekam w komentarzach na Wasze inspiracje miesiąca. Od jutra wjeżdżają vlogmasy i będziemy sobie jeszcze więcej rozmawiać. Ja się nie mogę doczekać. I teraz znikam i chyba Wam pokażę jeszcze widok. Uwaga, 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 uwaga. Kto został do końca, dajcie znać w komentarzu, czy zostaliście do końca. A ja się wyrobiłam 10 minut. Udało się. Pa!